Elu, elu wina. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Don Starwa. Myślałem, żeby sobie, słuchajcie, kurczę, poza odcinkiem gdzieś tam cyknąć te tutaj robienie, wiecie, robienie tego, czego? Tych sadzenia roślin, ale zrobię sobie tutaj, kurczę, dla chętnych, tak popitolimy sobie coś, pogaworzymy, zobaczymy, co wy na to. O, tu zobaczcie, jak ładnie mi się do ładnego momentu przycina baza. To jest gdzieś tam w porzo. Cyku, myku, tutaj sobie walimy. To ja myślę, że zanim sobie właśnie pozasadzamy, to sobie przekopiemy, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Tutaj jesteśmy, tak, na cykensie. Ja myślę, że tutaj w tę stronę baska się będzie jeszcze rozciągać. To praktycznie na pewno. Tutaj sobie zrobimy cykens. Tutaj sobie zrobimy cykens. Jakbyśmy chcieli to tak zrobić po bożemu, to powinniśmy tutaj do świnek sobie doprowadzić tę drogę, żeby tutaj mieć przejść tak ładnie. Ale dobra, zostawmy to na razie, bo to nas aż tak nie interere. Tutaj skrzynki się zaczynają i to. Chociaż nie wiem, czy tego nie powinniśmy złapać tak naprawdę tutaj i zrobić na przykład. O, dobra, czekajcie, to wezmę od razu tego turfu. Turfu sobie wezmę i powsadzamy tutaj. Cyk, myk. Trzy. Płoniesz ty. Dobra, ja myślałem, czy tutaj jeszcze też nie wykopać sobie takiego cypelka. Czyli zrobić na przykład raz, dwa. Wypin dalej stąd. Nara. Dobra, czyli tu, żeby sobie zrobić taki cypelek wystający, mamy raz, dwa, trzy i pewnie cztery, skoro tu tak zrobiliśmy, żeby było symetrycznie, chociaż niesymetrycznie się to ułożyło, nie? Takie mam wrażenie. To skoro jest to niesymetryczne, to ja bym chyba nie robił wtedy tego cypelka, tylko bym to tu położył, bo to no ma sens, gdyby mogło być estetyczne, nie? Tak, a tak to widzę, nie ma sensu, dobra. To sobie zostawmy. Będzie też sobie leżeć w takim razie na ziemi. Chyba żebyśmy te draingraki poprzesuwali. Albo druga opcja jest taka, żeby je też tak jakby ująć w bazie i po prostu o kilka tych się przesunąć, a tam dalej trawki nie robić na przykład na górze, tylko zrobić je tutaj z lewej. I to też jest opcja, bo tu co, Shadow Manipulator, to jakieś rzeczy zrobię, a te trawki mogę na przykład tu pocisnąć. I to też fajna opcja. I tak liczę, że na dwa flingo będziemy sobie grać. Więc tak moglibyśmy zrobić, że ta tutaj baska będzie bardziej taka kwadraciakowa, na przykład aż do tego miejsca, powiedzmy, wtedy sobie to robimy. I tu jesteśmy na cykensie, tu jesteśmy na cykensie, tu wtedy dotąd jeszcze trzy pola kopiemy. I tu mam na budowę skrzynek, jakichś takich rzeczy. I to jest fajne, nie róbmy tak ciasno. Tylko sobie zróbmy tak, żeby mieć trochę miejsca, nie? To będzie git. A dobra, już mi się skończyła noc, więc to podnosimy. I tak, możemy wtedy tu powykopywać. Tu sobie kopiemy. Tu będę chciał dosyć szybko położyć drewnianą podłogę. Więc ja myślę, że zaraz polecimy jeszcze pokopać sobie troszkę drewna. Tak, i tu jesteśmy tak na cykensie. Tutaj sobie to od razu robimy. Hop. 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 Możemy też tak sobie zrobić, to jest takie nawet, nie no dobra, nie jest takie ładne. Bo tak myślałem, żeby było po jednym tym, tak schodziło sobie. A może to będzie nawet ładniejsze, słuchajcie. No to tak ten, połóżmy sobie to wtedy tu, to wtedy tu. No i potem najwyżej przerobimy, dobra. I tu będziemy mieć takiego cykensa, proszę bardzo. Cyk, cyryk, cyk. No tu powinniśmy też mieć takiego ładnego cykensa po skośce wtedy. I to bym sobie zrobił wtedy cyk, cyk, cyk. I tu sobie tak przekopiemy, żeby mieć też na południe miejsca trochę. Ma to sens? Jakiś ma, ale czy dostatecznie duży? Bo tu jesteśmy raz, dwa, trzy, tu jesteśmy wtedy też raz, dwa, trzy. I co? Czy my powinniśmy wtedy tu przekopać w ten sposób i to będzie gitarka? I tu jesteśmy też raz, dwa, ej, mamy taki ten, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I tu jesteśmy na trzy grubości, jesteśmy potem raz, dwa, trzy, cztery.
I jakbyśmy byli na trzy grubości i się schodzili, to też by było git. Ale te drying racki mi w tym przeszkadzają, ale w sumie można by to sobie tak zrobić. Raz, dwa, trzy grubości później i znowu cztery. Tylko tu nie są trzy grubości, tylko są dwie, więc tu trzeba by zrobić cyk. Trzy grubości i teraz tutaj sobie schodzimy. Takim rąbikiem. I poczekaj, czy tu jest git? Jest raz, dwa, trzy, cztery na trzech grubościach, raz, dwa, trzy, cztery na trzech grubościach, raz, dwa, cztery na trzech grubościach. I tu jesteśmy wtedy raz, dwa, trzy, cztery. I to powinno być tutaj. Teraz tu jest raz, dwa, trzy. I tu powinniśmy mieć tu, tu. Tak, o. Czyli te drying racki będziemy musieli trochę przesunąć. Ale ogólnie git, podoba mi się. Trochę inny układ ma ta baza niż to, co miałem poprzednio, nie? To jest dla mnie git. I mi się podoba całkiem. Oczywiście docelowo sobie udekorujemy to, że to nie będzie takie brzydkie. Ale na razie zostawmy tak. Drying racki na razie dla użyteczności sobie zostawmy. Usability powiedzmy, że na ten moment jeszcze jest ważniejsze. Plus nie chcemy też tracić nie wiadomo ile czasu. Dobra, zaraz mnie dojedzie głód. Mózgus się tu czai, żeby mi kuku zrobić. Dobra, tutaj mamy tego cykensa. I nie mamy tutaj garnków jeszcze porobionych. O, ten mózgus jak mi się przy bazie trzęsie ziemia. To jest kurde trochę lipa. Ale no nie narażamy się póki co. I dajemy radę. Przecież dobra, no on ta mora konkretnie, jak mi tu wjedzie do bazy, to będę miał niezłe siemanko. No to jest mało klawa opcja, że on tutaj łazi. Powsadzaj tutaj ten, to sobie zgarniemy. Nie podłażę tam, żeby go nie prowokować po prostu. Zjedzmy sobie to. To sobie zgarnijmy. Tu sobie te świńskie skórki damy. To sobie damy do drewnianych. Podejdę sobie tylko rzucić okiem szybkęsem, słuchajcie. Jak ten lasek tutaj rośnie. Już jest git. Ja bym mu dał jeszcze z dzień. Bo to już są duże drzewa, ale chyba nie wszystkie są największe. Jutro będziemy mogli ścinać, tak mi się wydaje. O, świnkersony tutaj sobie elegancko chodzą. Tak jak powinny. Baskę mam zrobioną na rąb. To jest fajne, wesołe, podoba mi się. Inne takie troszeczkę. To by było najlepiej, gdyby było w centralnym punkcie oczywiście. No ale dobra, słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Coś sobie porobimy, to jak to jest tu, to wtedy tutaj byśmy zaczęli trawę i patyki wtedy robić, nie? I to jest fajne i ciekawe. Albo możemy tak artystycznie tutaj zrobić na przykład trawą. Też tak w układzie jakimś delikatnym, nie? Artysta pierwsza klasa. Dobra, chodzi mi o to, że na przykład tutaj sobie zaczynamy robić. I ta trawa idzie sobie tutaj. Ale zanim trawę, to ja chciałem zrobić zagrodę. I to oznacza, że musimy zrobić sobie trawy wziąć. Patyków. I zrobić sobie przynajmniej te basic płotki. Oj, nie mam miejsca. Dobra, wywal to. Przynajmniej te basic płotki, żeby mieć w razie czego grass geckony. I to będzie istotne. Dobra. Je sobie robimy na przykład tutaj, nie? Tak instant. Albo w odległości jednego. Czy ja chcę tak? Nie no, tutaj bym chciał tak chyba. Wiesz co, Abigail? Nie mam jak się ciebie pozbyć, nie? A nie, mogę cię schować do kwiata po prostu. O, kozak. Ta, przepraszam, nie jest tu dla ciebie bezpiecznie. Właśnie tak, byku. No i gitarka. Cyk. Śmyk. Dobra, ten ładniejsze widywałem płoty. To jest tak, czy tu już chcemy, żeby to przechodziło tak? Nie. Tu chcemy tak. I tutaj chcemy cykensa. Zgadza się. Ta, w porządku. Cyk, cyk. Zróbmy to takie ładne od razu.
O kurde, psy. To zaraz Abigail cię odesłałem. Ja zaraz będę cię prosić o pomoc. 3. I teraz raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Raz, 2. Dobra, weźmy Abigail, przywołajmy. Siemano. 3. To tu zróbmy może to 4, 5 jeszcze. 5. I tutaj zróbmy sobie raz, 2. Lecą psy. Elegancko. Rąbiemy. No, widywałem trudniejsze walki, dobra. Dobra, cały sens jest taki, żebyśmy tu mieli trawki dużo i żebyśmy tutaj sobie te grazgie kony od razu połapali. Dobra, to mogę schować. Zjem meatballsy. Gitarkę, tak. I teraz jak jest tu i tu sobie wszystko to tak cyk, 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 cyk zrobimy trawą, to będzie ultra ładne. Zupełnie niepraktyczne, ale mi to totalnie nie przeszkadza, słuchajcie. Dobra, tu sobie zróbmy jeszcze płotkers wtedy. Tylko jak on się powinien zamykać? Dobra, tu się może zamykać do kwadratu, powiedzmy, nie? I to będzie gitarka, jak on się będzie tak zamykać. Powinniśmy go zrobić więcej, ale to one nie zrespią się od razu, więc tu sobie przygotujmy taki po prostu szkic. To, co mamy, jest w porze. Tutaj sobie zrobimy jakąś bramkę potem. Tutaj na przykład jedną, żeby była. I teraz powinniśmy ją pozasadzać ładnie. I teraz jak to jest tu, to powinno być jedno odstępu. Albo od razu tutaj to mieć zrobione. Tak o, po prostu, nie? Ta. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. No mógłbym robić szersze. Ale też nie chcę, żeby to zajmowało aż tyle terenu. Albo to możemy zrobić i trawę, i patyki, słuchajcie, na jednym tak naprawdę. Trzy. I teraz jak chcę, żeby było ładne, to tak, na pewno musimy tutaj potem zrobić raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy. A, bo tu jest trochę za wąski ten płotek, czyli ogólnie będą wchodzić cztery, jak zrobimy jeszcze jeden płotek. Potem tu jest pięć, sześć. Dobra, i teraz jak zrobimy tu... Na pewno to będzie trochę szersze, ale zaraz będziemy kombinować z estetyką tego. Cyk, myk, śmyk. Na razie możemy zrobić tak. Przesuń się, Chester, byku. Tasem o tyle leje, bo co się będzie. Podoba mi się to, ładne to jest nawet. Cyk, myk. Tu jesteśmy, cyk, myk, siup, cyk, myk. Dobra, wiesz co, zapraszam. Dziękuję. Dobra, dobra, wiem. Wiem, że już noc, ale tu się ważne rzeczy dzieją, słuchajcie. Robimy najładniejszy układ trawy w całej galaktyce. To jest totalnie na maksa istotne. Cyk. Cyk. I wiem, że to są takie rzeczy, które są totalnie niepotrzebne, ale potem człowiek się nimi jara i może się pochwalić, jaką ma ładną bazę, nie? Że tu nas kośkę sobie robiliśmy w ogóle trawy. Ileś tam minut na to posadzonych, to jest kozak, jaram się takimi rzeczami małymi. Dobra, tu jesteśmy na gitarce. Kończy mi się trawa. Ale to git, tu sobie dosieję tyle, ile mam. Powinniśmy tak zostawić, jak jest tak naprawdę, bo tak jest najbardziej estetycznie. O nie, cały, wszystko od nowa. Nie rób, popaty. A, nie mam żadnej, dobra.
Wszystko, no wszystko do kosza. Da, plus to nie będzie estetycznie wyglądać, to odłożymy. No tu jest elegancja. Jakąś bramę tylko powinniśmy zrobić, nie tu. Myślę teraz jak patyki ułożyć, mam ich 27. Myślałem, że za tą trawą ich nie machnąć, chociaż patyki najlepiej by było machnąć wtedy tu. Pytanie, czy na tym glacierze będziemy mogli cokolwiek zrobić. Boję się, że będziemy musieli poczekać do lata. Co też nie jest głupie, ale my też nie chcemy ich jakoś tam, wiecie, niesamowicie nie chcemy ich... tych patyków nie musimy odgradzać. Tu odgroziliśmy, bo chcemy grać z gekony później mieć. Las mi już ładnie wyrósł, więc następnego dnia rano możemy tu wjechać i przeorać się po tym jak czołgi. I to będzie fajne. Dobra, wezmę cię już w Chesterfieldzie. Dobra, to osram na razie patyczaki. Jeszcze wymyślę, jakie tu założyć. Na razie jestem dumny z tej trawy, co tu zrobiliśmy. Chciałbym gate'a jakiegoś tam zrobić, tylko żeby mieć wejście w razie czego. O, dwie dechy i lina. Wiele wymagasz. Dobra, ale to na razie tego nie potrzebuję. Zrobię sobie tego gate'a, żeby był. I postawię go, gdy nadejdzie czas. Dobra, na teraz. Pod ręką Monster Meat, żeby od rana móc ruszyć na wycinkę. To sobie wezmę, żeby mieć brońkę, bo to mi się zaraz zepsuje, jak jej nie zrobię. Cyk. To sobie odłożę. To dam nawet do lodówki, bo nie będę tego potrzebował, ale żeby już mieć i żeby mi się tamte cykensy nie psuły. To odłóżmy patyki na razie tutaj. Monster Meat mi się przyda dla świnek. Pitchforka na razie odłożę. To na razie odłożę. Kamienie wsadzę tu. Dobra, zróbmy sobie 3 siekiery. Resztę poodkładajmy, bo będę potrzebował tylko mieć na zbieractwo. No to nawet sobie zrzucę tu. Tu sobie zapalę tylko ogień. Chestersona. Monster Meat. 3 siekiery, drewno. Jakby mnie noc tam została, to mogę sobie wziąć, dobra, drewno i patyki. Tych patyków, żeby nie mieć tylko dwóch staków, nie? Tu mam jeden. Albo mieć na przykład ognisko skraftowane i tyle. I to faktycznie wyrzucić gdzieś tam, nie? No bo to mi zostaje w bazie. Lanterna bym sobie uzupełnił. Łopatę wezmę, bo się przyda. Flint tak samo, to możemy wywalić. Torcza wezmę, bo się może przydać awaryjnie. Tu sobie to wkładamy. Hambata nie będę brał. Jak tam Chesterfield? Dobra, ty jesteś na gitarce. Abigail niech sobie zostanie tam w kwiatku na razie z kampiona. Tak, wziąłbym to. I bym sobie tę trawę ponawodził, korzystając, że jest jeszcze chwila nocy. I to jest sporo opcja. A niech już sobie rośnie, a co? Cykens. I jedziemy. O, nie jest. Kurwa. Ale super to będzie. Bardzo jestem dumny, słuchajcie, z tego. Bardzo mi się podoba, jest wrzucone trochę więcej zaangażowania. I naprawdę dzięki temu to będzie bardzo, bardzo ładne. Kurde, znowu zeżarłem przez przypadek. Co mi to robi? Minus 10 głodu, no to kozak. Takie głupie, irytujące. Stos, brawo Tomek. Jezus Maria. Dobra, ale starczy mi na całą trawę, którą tu mam. Oj, żebym dnia nie stracił, fuck, dobra, bierzemy szybko to. Lecimy tam. Wyrzuć to. Po prostu, żeby tu już zaczynać wycinkę jak najszybciej. Zapraszam, szanowne towarzystwo. Te dni wcale nie są aż takie długie.
Zapraszam. Wjeżdżamy w środek tego lasu. Oj, bo zaczynają się już drzewa psuć. I jedziemy z tym koksem. Oh yeah, bitches. Tak się to robi. Zapraszam, szanowne świńskie towarzystwo, do orania. Najsik, to jest wycinka. No myślę, że możemy zdążyć cały lasek wyciąć. A jak nie, to większość. I może jeszcze drzewiec jakiś nam stanie, to byłoby spoko. Najlepiej tak gdzieś przy końcówce, żeby już trochę mieć jednak tego pościnanego wszystkiego. Deski się na pewno przydadzą, słuchajcie. Desek i drewna nigdy za dużo. Oj, przycięło troszeczkę giereczkę. Dobra, idziemy w tę stronę. Znowu przycięło giereczkę. Świnie są zbyt, słuchajcie, turbo na to, co tu się dzieje. O kurde, widzicie? Zaczynają się te drzewa przeorywać. Jesteśmy na styku bardzo. Więc musimy szybko je orać. Jakby deszcz zaczął padać, to muszę też natychmiast zacząć zbierać te wszystkie pieńki, żeby mi piorun żaden tego nie podpalił. Idziemy, 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 wycinamy. Psują się drzewa. To niedobrze bardzo. Ej, ładnie, naprawdę większość zetniemy. Nie wszystko, tak czuję, ale zdecydowaną większość. Nie ma żarcia, oramy. Ora et labora, módl się i pracuj. Walimy, walimy, nie śpimy. Oramy ile się uda. Ciekawe, że żaden drzewiec nie wyskoczył, ani jeden. A tych drzew żeśmy trochę obalili tutaj. Dobra, tyle było świnkersonów na dziś. Gitarka generalnie, bardzo ładnie porobione. Ja jestem fanem dużym. O, tutaj jakaś taka coś, co nie, czego nie powinno tu być. Kurczę, co z tą gierką, że mi tak przycina tutaj? To sobie weźmiemy. Dobra, wjeżdżamy z łopatą. I teraz no nie najszybsze, ale jest zdecydowanie mniej satysfakcjonujące niż wycinka tego. Ale zgarniamy sobie te pieńki, słuchajcie. Mega dużo surowców mamy, więc to jest sztos. Przydałby się ten amulet leniwego zbieracza, nie? Można sobie ten zrobić i on powoduje, że jak przechodzimy przez takie tereny... Świnie tam biegają w kółko. Jak przechodzimy przez takie tereny, to automatycznie nam wszystko podnosi. To jest spoko. I wtedy byśmy sobie tylko przylecieli, no ewentualnie pieńki trzeba by powycinać. Ale to wiecie, można też zostawić te drzewa, sadzić obok, jak jesteśmy bardzo leniwi. Tutaj trzeba po prostu chwilę tę spację przytrzymać. No i to się musi powydarzać, nie? Niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Nawet jak jesteśmy Maxwellem, to musimy te rzeczy zbierać. Więc to zawsze chwileczkę zajmuje. No ale teraz sobie z tego zrobimy kolejne deski. Z desek sobie zrobimy kolejne skrzynki. Będziemy mogli poukładać zasoby. Więc naprawdę, słuchajcie, bardzo pracowita wiosna. Bardzo dużo rzeczy ogarniamy i to jest niesamowicie spoko. No, najprzyjemniejsze są oczywiście walki, najciekawsze. To jest taka rzecz, która zawsze najwięcej adrenalinki powoduje. Mimo wszystko. I najfajniej się robi. Słuchajcie, a może by tak tu przekimać. I potem jeszcze jeden dzionek i wziąć do roboty. Żeby wyciąć ten las do zera. Tak w sumie zrobić te roboty rasa dobrze. Chociaż kurde, mam tyle tego drewna. Że naprawdę nie wiem, czy jest sens. Ja jeszcze tymi szyszkami bym pozasadzał te drzewa pozostałe. I zostawimy to chyba. Zostawimy to chyba na razie, bo i tak mam tyle tego drewna i dopiero połowę zebrałem tego, co tu jest. A już mam, słuchajcie, z... no 80 prawie. Och, nie mam jak łopaty zrobić, dobra. To po prostu pozbieram. O, deszcz pada, niedobrze. To zaczynamy zbierać, jakby piorun miał tu zaraz jakaś burza, jakby się rozkręciła. Bo piorunokrąg tu chyba już nie sięga. Ta, jestem tuż za... zasięgiem jego. Drzewko się psuje, nie szkodzi. My sobie zbieramy wszystko. Szyszeczek mega dużo. Gicik opcja. Musimy gdzieś zaraz te patyki w bazie zasadzić. I pójdziemy też oczywiście na biomy, gdzie są ci. Pójdziemy sobie na biomy, gdzie są... gdzie byli mechaniczni.
i sobie pozgarniamy z nich podłogę, fajną, jakieś dywany, tego typu rzeczy, żeby to poustawiać. O, tak szybciej zbieram, jak chodzę, przerywam tak jakby animację i wtedy troszkę szybciej podnoszę. Git, 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 git. No mamy za 200 prawie tego drewna. To jest naprawdę, naprawdę dobra statystyka. Wiesz co, nie będę tego zasadzał jeszcze teraz. Bo tak, niedługo będzie lato. Ja myślę, że tego drewna to mi styknie spokojnie do lata. A zaraz będzie lato. Jak będzie lato... Kurde, słuchajcie, zaraz, żeby się... O, świnia to kupę zrobiła. Jak będzie lato, żeby tu się zaraz nie zrobiło tak, że mi to spłonie wszystko. I tyle tego będzie, wiecie o co chodzi. Tu sobie spalamy. Elegancko. 175 pni, w ogóle rewelacja. 4, 5, 6. Robimy sobie dwie skrzynki. I to będą skrzynki tylko na drewno, oczywiście. Cyk, 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 cyk. Tu same pieńki w ogóle. Tu same szyszki. Tutaj co mamy? Tu mogą być rzeczy drewniane ogólnie. Czyli tu mogą być deski, płotki. Może być węgiel. Dobra, Monster Meat sobie możemy odłożyć tutaj. Kupę sobie odłóżmy tutaj. Woodgate niech sobie tu leży. To możemy sobie zestakować. Abigail sobie summonujemy. Łapkę załatwimy, of course. Zrobimy sobie jakieś papu. Tu powinienem garnki porobić. To dawaj mi od razu ten. Co ja na garnek potrzebuję? Uuu, kamieni. To mam niedobór. To nie zrobimy sobie kamieni. Bo nie mam aż takiej potrzeby. To sobie mogę odłożyć do drugiej lodówki. Albo nie, mogę po prostu część rzeczy dać tu i tyle. Dobra. I teraz sobie dajemy cyk. Cyk, cyryk. Cyk, cyk, cyryk. Cyk, cyk, cyryk. To się zaraz zepsuje. No ale niewiele mogę z tym zrobić. Gitarka. Co ja teraz chciałbym? Chciałbym patyki zasadzić i krzewy. I to będzie fajne. I chyba tak, tak o na razie to zrobimy sobie. No, patyki i krzewy sobie zrobimy. Jeszcze będę chciał na pewno po kamieni dużo się wybrać tutaj, mieć jedną taką wyprawę. Tego nie przyspieszymy niestety jakoś bardzo, no ale nie szkodzi, słuchajcie. Nie szkodzi. Damy radę, ale póki co dziękuję wam za uwagę. Albo nie, nie dziękuję wam. Dobra, pogramy sobie jeszcze trochę. Żeby to nie było aż takie krótkie. Dobra, teraz tak, tutaj jest ta trawa. Czy ja mam pomysł na patyki? Czy ja na patyki mam pomysł? Czy za tą trawą? No średnio. Obok? Lepiej. Lepiej, lepiej. Tak, żeby tuzy po prostu były na przykład, nie? Takie dużo patyków. Tu są te grazgę kony, więc są otoczone. Tutaj są te drying raki na przykład. I je możemy też przerzucić może poza ten bazowy obręb bazy. Ale to bez sensu w sumie, żeby tak dalej to dawać. To możemy sobie na przykład tu zrobić raz, dwa, trzy. I one są... No tu bym skrzynkami pewnie to wypełniał dalej. Żeby to miało dużo więcej sensu. Więc myślę... O, drzewo mi wyrosło. No tu by miało sens, żeby to zrobić. Na przykład patykami. I zostawić tylko przejście na środku. Dobra, daj mi pitchfork. Gdzie mam pitchforka? Tutaj jest. I tu zrobić tak jakby przejście. I tędy sobie idę do świń. Zgadza się. Tutaj są świnkersony. I tutaj jest tak jakby przychodzę po prostu do nich i jelo.
Tu sobie mogę potem drogę wybudować. Ta, i teraz, jak mam to i tu jest ta trawa, to tu mogą być spokojnie patyki, a tutaj te gekony będą odgrodzone po prostu płotem i to jest git. I jakby to zupełnie nie przeszkadza. I moglibyśmy nawet tak to zrobić. A tutaj już berry bushy zrobić, farmy, tylko to pewnie zrobimy w lato, jak te glaciery tutaj poznikają. No bo teraz tego nie zrobię po prostu, nie? Tak, i to ma nawet sensu. Tylko tak, tu bym może zrobił więcej płotków od razu. Żeby wytyczyć sobie tak chociaż zarysy mniej więcej. Jak to będzie wyglądać? No ja bym to zrobił tak, jak tutaj tak to pociągnąłem. To bym tu zrobił tak, jeden dłuższy. I poszedłbym dalej w kwadrat. Czyli żeby to było... takie. I tu sobie możemy wytyczyć tak jakby tylko, rozumiecie, zarys. I teraz tutaj jak to jest zrobione, to żeby to też szło w kwadrat. Raz, dwa, trzy, tu na przykład żeby było, powiedzmy też cztery. I tu sobie stawiamy tak zarys. Przesuń się, byku. I to jest zarys taki, nie? Tutaj na przykład cała będzie trawa. Ej, i to jest cool, podoba mi się to. To inaczej, tak, tu mamy tak trawę, to patyki możemy tutaj sobie zrobić, na przykład zrobić je tak w prostokąt. Po prostu, żeby to się nie zaczynało tu, rozumiecie? Tylko żeby się też tutaj zaczynało tak jak trawa, tylko że to będzie sobie tutaj, od tej linii. No, to jest fajne, podoba mi się. To tu sobie to wyznaczę i aż dotąd mogą być patyki, po prostu. Dobra, git. To dawaj patyczoki teraz. Ale kombinatoryki, to moja jaka baza. Upu cupu. Dobra, teraz patrzcie, to sobie z drugiej strony wyznaczę tym. Że to się tutaj kończy. I tutaj jest takie cyk, cyk, cyk. Tu patyki, tutaj trawa, sztos. Mam wszystko, czego potrzebuję wtedy, nie? I to wszystko trawą po prostu. Trzeba będzie zaorać. A teraz tak, jak mam coś takiego, na tej wysokości jest trawa. Przeproszcie, Abigail, znowu. Sorry, byku. Chester, też jesteś ziomeczkiem. Ale idź sobie gdzieś tam. I teraz tak, tym sobie idziemy tu. I grzejemy tak o. Ta jest. Idziemy tymi patykami gdzieś. Tyle. Jeszcze jedno. Tyle. Tu gdzie się kończy tile i tym sobie tutaj prrr. Aż do tego miejsca możemy wypełnić. Tutaj zrobimy gdzieś jakąś bramkę na środku. I to będzie miało sensu. Dobra, to jest fajne. Podoba mi się. I tak jest trochę większym pomysłem, ładem. Fajne, siedzi to. Nie wiem jak wam, mi to siedzi. Gitarka. Tu potencjalnie oczywiście miejsca na te dodatkowe patyki będzie jeszcze trochę. Ale tu gdzieś tam w trakcie, jak będziemy chcieli, żeby to było ładniejsze, to wiecie sobie, będziemy rozbudowywać po prostu. Tak, a na ten moment jest sobie tego tyle. To jest git. Wtedy tak, flingo, walimy jeden tu na tę część bazy i drugi walimy tu na tę część bazy, nie? I one są na awaryjnym i to sobie gdzieś tam daje radę. Dobra, gitarka. Krzaki. Krzoki. Jakby powiedział i samu. Teraz krzoki. No i krzoki właśnie myślę, jakie tu zrobić mądrze. Jak farmy mamy z tamtej strony, no to ja bym dawał wszystko, kurczę, tutaj wtedy.
I te krzoki bym tutaj gdzieś sadził, ale jak tutaj jest ten glacier, no to ja myślę, czy my to zrobimy tak naprawdę. Jak wygląda możliwość sadzenia tutaj rzeczy, jak ja to rozbiję? Czy ja tu mogę cokolwiek w ogóle? Raz, że selud wezmę. Zapomnij, że tu coś splantujesz. No właśnie. I to skłania do przemyśleń. Bo tu nie chcę. W sensie ja bym chciał całość, jeżeli chodzi o krzoki, to bym chciał tak mieć to zrobione obok farm. To może skoro tu jest trawa i patyki, to może krzoki zrobić tu przy lodówkach. To ma więcej sensu. Te drying racki byśmy sobie rozdupcyli. Bo ich to jeszcze chyba mogę robić, a robić akurat. Bo to wymaga kamienia, to wymaga patyków, lin i czarkola. No to ja to mam. Będzie jestem w stanie to odrobić gdzieś tam. Ta, na luzaczku. Ja mogę wziąć po prostu młotka. Rozbić je teraz, żeby je wyrównać, tak jak sobie to wymarzyłem. Chociaż ja myślałem, żeby tu mieć trochę więcej terenu na nie, no. Żeby ich było więcej bardziej niż mniej. To mogę je przenieść poza, ale to znowuż niepotrzebnie... niepotrzebnie bazę zmienia, bo ja bym je zrobił tak. Teraz, zobaczcie. Mamy to... Oho, aż 3 liny na jednego. Dobra, to nie mogę ich zrobić tyle, tak nieskończoność, jakbym chciał. Dobra, ale to wymyślmy to chociaż. Żeby to móc później wdrożyć w życie. Oj nie. 4 liny zrobiłem? 6 właśnie. Tak myślałem, bo teraz jak mam to, to teraz tak. Tutaj mógłbym w tę stronę pójść jeszcze po jednym i czy to jest wykonalne? Nie, jest na styk za mało miejsca. Tutaj sam mogę iść. Ale tu już nic nie zbuduję. A szkoda. Bo tu byłoby idealnie. Dobra. Plus myślę, że jak będę chciał tu skrzynkami pójść, to to wszystko przesunę w pewnym momencie o jeden kawałeczek w prawo. Ale nie będę wam teraz tego robił. Bo to byłoby straszne. Więc... Dobra, jeżeli tu nie mogę, to mogę zrobić cyk, cyk, cyk. I cyk, cyk, cyk usunąć. I one są tak po skośce. Jest ich dalej. 9 i ja mogę... Ej. I wtedy ja mogę tutaj zrobić sobie tylko na przykład dwa garnki. Albo zrobić tylko cyk, cyk, cyk od dołu. A ty nimi przejść tak tutaj wzdłuż. Wiecie, o co chodzi. I to ma wtedy sensu. Co ja odzyskuję z niego, jak go zniszczę? Dwie liny w sumie odzyskuję. To zobaczcie. Dobra, teraz tak jest wiosna, to się wolno suszy. Jakbym nimi zrobił tak. Gimper se niszczy bazę, bo sobie ją przebudowuje. A co? Że one by szły w taki sposób, że teraz tak, tutaj idzie wtedy, idzie tutaj raz i dwa, potem tutaj idzie raz, dwa, trzy i one tak idą wzdłuż tego rąbu, to byłoby cool, ja to kupuję w ogóle. Tak wam się zbierze. O, trawa se rośnie, patrzcie. Ale ładne jest, co? Jak jest tak poukładana. Cyk. Cyk. Gitarka. I wtedy w tę stronę, jak chcę iść, to sobie robimy cyk. I cyk. Bo one idealnie miejsca zajmują pod coś takiego w ogóle i to jest spoko. Tylko powinniśmy mieć wtedy tu 3, tu 3, tu 3, tu 3, więc tu jeszcze jeden. I tutaj wzdłuż tego je tak robić. To będzie fajne w ogóle fest. Podoba mi się to. I wtedy... Tutaj za tym możemy robić krzaki. I też w takiej formacji wtedy układzie, takim poskosie. I możemy też sobie tam zrobić. I wtedy tu robimy farmy. Byku. Ale dobra, wolę na razie na północy, żeby na dwóch flingo się mieścić. Ale... No to jest sens dla mnie. To jest sens. Geniusz, filantrop. 6 krzaków. Dobra, ich jest 7 na razie. Teraz tak. One są takie duże. Więc ja bym je zrobił, dobra, jak zaczniemy sobie tu, powiedzmy. Tak, kończy się tile. Kurde, ten tile jest tu jakoś... To wygląda na przesunięte trochę względem tego. Zastanawiam się, czy jak tu drewnianą podłogę dam, na przykład, to czy się nie przesuną te granice trochę. Bo tu jest, dziwnie są te tile, tak jakby inaczej trochę były ułożone, nie? Nie, bo tu jest wykopane to, to i to. I ten jest tak jakby wolny.
I on jakby niby tu sięga, ale ciekawy jestem, co będzie, jak położę inną podłogę. Tu na przykład na bezpiecznym to zrobiłem. Że tu się dzieje na tych tajlach, już tak jakby stricte. To może też tak zrobić. Bo tutaj trawa zaczyna się faktycznie tuż nad tamtym tajlem, nie? Czyli jak tutaj jesteśmy tak. O, mam prezent. Tutaj to na przykład byśmy zrobili, czekajcie, tutaj się kończy, jest ten tajl. Tu, gdzie on się tak na rogu jego byśmy zrobili stricte, nie? Teraz jesteśmy idealnie na rogu. To teraz od rogu na przykład zróbmy raz, dwa w prawo i raz w górę. I to jest git. I teraz od tego miejsca lećmy w prawo. Zróbmy trzy. I teraz zróbmy raz. O, są patyki, sekundę. No i takim układem jesteśmy w stanie to robić. Raz. I tutaj te też możemy na skośce zrobić. W ogóle bum, sztos. Ej, podoba mi się ta zabawa. Wygląda jak taki żywopłot, który nas odgradza w ogóle od świata. Fajnie to wygląda, cool, podoba mi się. Czy piorunochron tu w ogóle sięga tym? Gdzie jest nasz piorunochron? Czy ja tu jestem bez pior... Ja tu jestem bez piorunochronu cały czas. Żartujecie sobie. Oh shit, what the fuck? Ja byłem tak przekonany, że go mam. Może jestem ślepy, poczekajcie. Nie, no nie ma. Dobra. To rąbiemy szybko. Git. Wow. Ale byłem tak przekonany, że go mam, że to aż dziwnie tak. Dobra, sprawdźmy, co mam za prezencik na końcu. I kończymy odcinek. Ależ to, zdumny jestem w tym odcinku. Dużo fajnych zarysów zrobiliśmy, świetnie. Gówniana koszulka, której mamy już 5000 kopii. Ale póki co dzięki za uwagę, Byki, trzymajcie się, cześć.